Cześć. W sumie no nie mogliśmy skończyć projektu Alagamite bez zobaczenia schronu w Konewce. Ja się do końca zbraniałem, bo to jest muzeum, prawda? No sami zobaczcie. Ale czego się nie robi dla dzieci i dla pamiątek. Oglądamy sobie jakieś ekspozycje, natomiast będzie luźne przejście, tak naprawdę liczę na przejście tunelem technicznym, bo to co widzieliście w Jeleniu, zresztą wrzucę linka tutaj, to tam było zalane w Jeleniu, a tutaj jest podmokły, ale da się przejść, bo dzwoniłem specjalnie, także no jest szansa, że będzie trochę fajnej eksploracji. O, może tak będzie lepiej. Natomiast mówię, no to zupełnie takie muzealne przejście. Staram się za dużo nie filmować, żeby ludzi nie pokazywać. Ale zobaczyłem sobie, jak ten schron wyglądał no, w takiej formie niezniszczonej. O, to jest właśnie model. A to jest właśnie jeleń. Tak jak mówiłem, on jest taki po łuku, a te wszystkie budynki zaplecza technicznego miały udawać domki. I tam sobie wszędzie byliśmy. Ale to jest taki właśnie tunel boczny. Też drugi film kręciłem, gdzie po prostu chodziłem po zalanym tym tunelu, w sensie podmokłym. No tutaj jest sucho w miarę, ale widzimy podobne. Jasno, więc nie trzeba świecić, to jest też plus. A tutaj tak jak mówię, myślałem, że to są zachowane, bo nie pamiętam, ale po prostu filtry powietrza czy jakieś pompy, które robiły, zwiększały ciśnienie, czy się gazy bojowe nie dostawały do środka. A można tu przejechać z dzieciakami, są jakieś pamiątki, ale płatność tylko gotówką, więc będziecie przygotowani. Ani blikiem, ani kartą nie. Natomiast no tutaj są jakieś inscenizacje. Świetlane. Tak jak mówię, zupełne przejście muzealne na szybko. Ale zobaczymy sobie te budynki techniczne. Tutaj już bardziej w głąb tego tunelu. To mniej ludzi. Więc można kręcić swobodnie. On ma zresztą taką bardziej militarną historię, bo tak jak mówiłem, ten kompleks Anlagemite nie był wykorzystany w takim swoim przeznaczeniu, bo ciężar poszedł na wieczyszanie, więc te pociągi tutaj wjeżdżały, jakieś pociągi, bo są relacje świadków, że pociągi wjeżdżały, że nawet pociąg osobistej ochrony Hitlera tutaj wjeżdżał. Obszar był tajny, natomiast tutaj od 1944 roku połowy, ze względu na bliskość do lotniska Glinik, przechowywano bomby dla bombowców. No, Frondy był 100 km stąd w tym momencie. Później Rosjanie 17 stycznia sforsowali linię Pilicy i Niemcy się stąd wycofali, oddali. Zaminowując oczywiście wszystko, ale na szczęście nie wysadzili i możemy się cieszyć takim schronem. I co ciekawe tutaj mówię, odejdź do tej historii mile. Musisz nagrywać film. No muszę, wszędzie nagrywam. Schrony są też domem dla nietoperzy. Trzeba właśnie uważać zwłaszcza w tych sezonach, kiedy one śpią, żeby ich tam nie wybudzić, bo jak się wybudzą, to one często umierają. Ale czemu ogryw też jest? Chodź za. Ten ma długość 380 metrów, ten w Jeleniu 355.
To jest to, co mówiłem w tamtym, takie wnęki tutaj. Wiecie, po co były te wnęki? Że jak jechał pociąg czy coś, żeby było to obsługa, bo tu był główny peron do tamtej strony, a tutaj po prostu, żeby ktoś się schował, żeby go pociąg nie zaczepił. Takie balkoniki? Na mostach są balkoniki. Ale zupełnie jest inaczej, nie? Takie inne doświadczenie. Jak Ola? A tutaj się chyba zachowało jakieś graffiti, które jakiś inżynier niemiecki po prostu z okresu użytkowania schrony robił. Jakieś plancze, jakaś mapa, nie wiem, schemat. Albo daj mi, ja schowam ci do plecaka. Dobra? Daj, schowam do plecaka. Będzie to szarpie szlizę. Jest to tyle fajne, że właśnie często w niektórych stronach, na przykład MRU, zwłaszcza tych nieukończonych, po prostu były, jak montowali instalację jakąś elektryczną, telefoniczną, to sobie inżynierowie, technicy lubili ołóweczkiem na ścianie po prostu robić taki wykres, tak jak na kabelu MRU włączone. A ja znowu wchodzę w ten boczny tunel. Fajnie, zupełnie inne doświadczenie, jak jest wszystko oświetlone. No a tutaj zachowany tor, to czego brakowało nam w Wieleniu, w sensie tam tylko na początku jest ten tor, a później to wszystko zabetonowane, prawdopodobnie później po wojnie, już jak tam funkcjonowała ta centrala rybna. Robi robotę, bo on nie zakręca, czyli można go, no można na przestrzał spojrzeć. Przypomina mi się wizyta w Lidze, jak też tak właśnie z ostatnią grupą wycieczkową żeśmy szli i też kręciłem i film jest dość fajny, wrzucę zresztą linka, bo tak zupełnie na luzie, rodzinnie, bez przygotowania. No mówię spontan, bo ja nie chciałem odwiedzać, byłem tu już kiedyś, warto zobaczyć, ale mówię, bardziej wolę na dziko te skrony, które do pory oglądaliśmy kompleksu Anlagemitte. Natomiast no jakby chyba zdecydowałem na końcu, że jednak spontanicznie zobaczymy sobie go. Tak, i później będziemy sobie do tych technicznych i tym tunelem. Ale właśnie chcę zobaczyć te zawory, wiesz, tutaj w tych bocznych, czy się nie zachowały. Bo te pomieszczenia obok były gazoszczelne. Sobie tam zejdziemy za chwilę. Do tego bocznego, wiesz? No, to jest fajnie, bo umieścili taką zdjęcie pociągu na końcu. No i tak samo jak w Wieleniu. Po prostu kończy się wyjście łamane, ale tu pewnie jest zagrodzone, nie? Nie ma przejścia. Ale patrzcie, jaki detal. Zachowały się oryginalne właśnie takie niemieckie przeciwgazowe drzwi pancerne. Coś, czego tam w połowie.
Coś czego w Jeleniu próżno szukać, bo nadal wymontowali, a to przez to, że ten schron nie leży sobie od lat 90. samopas, tylko został przekształcony w muzeum. No to możemy taki artefakcik sobie zobaczyć. Pierwszy z tych budynków technicznych, nie będziemy wszystkich zwiedzać, to są mniejsze, większe, bo w Jeleniu widzieliśmy naprawdę wszystko i zajrzeliśmy pod każdy kamień. To zakładam, że była chyba maszynownia. Nie, schron hydrofonii i zbiorników wody. Poziom pomp, zbiorniki wody, pomieszczenie zaworowe. Dokładnie, niemalże identyczne widzieliśmy w Jeleniu. Tak jak mówię, no te schrony miały funkcjonować niezależnie. Tak, w sensie wszystko tutaj miało być samowystarczalne. A to jakaś ekspozycja zrobiona. No, światło jest. Jak ma czas, to może sobie poczytać. Tak jak mówię, ja wolę dziką eksplorację i szukanie samemu artefaktów. No, to jest pokazana hydrofonia, a my tutaj z maszynowni będziemy szli tunelem podziemnym. I tam sobie zakończymy naszą przygodę. No i tutaj obok maszynownia, dokładnie takie samo duże okno wycięte jak to, co widzieliśmy w Jeleniu. Dokładnie takie same w Jeleniu widzieliśmy, tu przechodziłem, tam było wejście na domek, no tu są gdzieś pozagradzane rzeczy, więc nie będę wchodził. I też mnie zaintrygowało to takie zalane coś na końcu. Myślałem, że to być może jest też jakiś tunel, ale widzimy, jakie to były ogromne drzwi. Już to jest wyrwany ten zawias, potrójne były. No i maszynownia. I tu będziemy szli tunelem podziemnym. No niestety nie ma łatwo z dziećmi, bo... Chciał iść same do tunelu, bez mnie. Tutaj najpewniej stały jakieś generatory diesla albo czegoś. Dobra, dzieci, idziemy po malutku. No i dokładnie w takim miejscu, jak tutaj wchodziłem do góry, oczywiście tu nie można, no to wyższe pięterko, a to tutaj
Wieleniu, jak nie zapomnę, to wrzucę jakiegoś screena, było zalane. Coś technicznego. To w ogóle jest jakiś tunel w inną stronę, ale nie idę tam, bo nie mam czasu, muszę wracać do rodziny. Zrobię najcięcie i wracamy. Czyli jak widać są jakieś podziemia, bo tam ewidentnie ten tunel odbijał jakby w drugą stronę i szedł pod ten budynek kotłowni. No ale jesteśmy w muzeum, nie będę tutaj robił przypału i eksplorował na dziko. To jest wilgotno. Tutaj ten on jest zalewany czasem. Byłem 3 lata temu, to wypompowywali wodę i pan nie był pewien, czy na drugi dzień będziemy, to będzie. No ale już jesteśmy pod tunelem. I robi się naprawdę nisko. Tak tutaj jest może z 1,50 m. Chmura. No ja tu muszę na czworaka. Przy moim prawie 1,90 m. O Jezu. Jest klaustrofobicznie. A tutaj po prostu jest. Hej. Weź kamerę ode mnie. I wiem, nakręć, jak wychodzę przez tą klaustrofobię. O. Bo musisz znosić latarkę, bo cię w ogóle nie widać. Hej! Mogę ja trzymać? Nie wiem, ja trzymam. Ja tutaj pytam z plecakiem, jak szedłem, to się zaklinowałem. Właśnie, bo ty się z plecakiem zaklinowałeś. Teraz nie masz plecaka, nie? Tak. Mama, to ty jest... Ale udało się. Mówię, dokładnie w Jeleniu, jak byliśmy, to taki jest zalany, zaśmiecony gałęzie, jakiś syf. Także cieszę się, udało się. No wychodzimy stąd, bo znowu jesteśmy w schronie. Musimy być głównym wejściem. No i tutaj już kończymy naszą przygodę z Anlagemitte. Właściwie bonusowo schron w Konewce jeszcze zobaczyliśmy w formie muzealnej, ale no, raz, że chciałem dzieciakom pokazać, trochę je zainspirować, jakieś magnesy, pamiątki, a dwa, że ten tunel podziemny nie dawał mi spokoju. No i zresztą widzieliśmy, że to się gdzieś tam rozgałęzia, więc tych kompleksów podziemnych mogło być więcej. Rodzinka już w samochodzie, ja dołączam, także dzięki, żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam po więcej, bo nie spoczniemy prędko. Trzymajcie się, na razie.